Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek i kolejny sezon z Beholdera, tak jak obiecałem. Robimy sobie drugie podejście, tym razem lepsze dla mojej rodziny, a przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie ok. I słuchajcie, no przykre wieści, delikatnie na początek, niestety. Miałem cztery podejścia do nagrania pierwszego odcinka drugiego sezonu. Za każdym razem nagranie wysypywało się dosłownie po kilku sekundach. Spauzuję sobie. Po kilku sekundach bez kompletnie informowania mnie o tym. To jest niestety problem posiadania jednego monitora. Nagranie się kończyło i tyle, ja o tym kompletnie nie wiedziałem i cztery razy nagrywałem pierwszy odcinek i stwierdziłem, że piątego razu nagrywać odcinka pierwszego nie mam zamiaru. Dlatego startujemy sobie po mniej więcej 30 minutach grania, może nawet niecałych. No i za dużo się na początek nie działo, no eksmitowaliśmy tego pierwszego gościa za narkotyki, wiadomo, ja go tam ładnie sprofilowałem ze wszystkim, co się tylko dało, prawie wpadłem pod autobus. Sprofilowałem go ze wszystkim, co się dało, dużo mieszkańców też już mam poprofilowanych, no jej akurat nie. Shimera mam sprofilowanego, Bossmana mam sprofilowanego, Rozę mam sprofilowaną, tego nie, bo coś mi się wydaje, że jeszcze go mogę nakryć na paleniu fajki, więc jeszcze czekam. Doktorek dopiero się wprowadza, więc jeszcze nic o nim nie wiem. Dwa mieszkania w zasadzie już są kompletnie pod moją kontrolą, jeśli chodzi o kamery, bo tym razem nie szczędziłem tych cholernych punktów reputacji, tylko wydaję je na bieżąco. Przeszukałem też całe swoje mieszkanie, wziąłem z niego wszystkie absolutnie przedmioty, sprzedałem handlarzowi, żeby mieć hajs, bo hajs jest potrzebny. I coś jeszcze? Aha, i jeśli chodzi o biznes z Bossmanem, to tym razem sprzedałem, znaczy dałem konserwy handlarzowi, a nie pani Rosie Ranek, żeby zatruła wszystkich na stołówce. Dałem je handlarzowi, dzisiaj ma przyjść, zobaczymy co z tego wyjdzie, może nie dostanę dwukrotnego postrzału w głowę tym razem. No i tyle, no tyle się działo przez pierwszy odcinek. Teraz mam nadzieję, że wszystko jest ok, komp jest zrestartowany, przejrzałem jeszcze raz wszystkie ustawienia mojego programu do oprogramowania, do nagrywania. Powinno być wszystko w porządku. Czy będzie? Nie mam pojęcia. A tymczasem doktorek wyszedł, także no dużo nie straciliście, no ten początek tam wiadomo, dużo nie było do roboty. Sprofilowałem Shimera i teraz muszę go wywalić, jeszcze kompletnie z nim o tym nie gadałem, więc nie wiem jaką decyzję podejmę. Chcę tym razem być bezwzględnym urzędnikiem, czyli tak jak to sobie zakładałem na samym początku pierwszego odcinka. No a co z tego wyjdzie, no to nie wiem, tak jak mówiłem już przed chwilą, nie mam pojęcia, czy znowu jakiś tam... któryś z NPC-ów nie poruszy jakiejś czułej struny i znowu mi się nie zrobi kogoś żal i znowu nie ten nie będę jednak dobrym człowiekiem, ale domyślnie zaczynamy jako skurwiel po prostu, nie włączyłem stopera, no to zajebiście po prostu, ale to jest najmniejszy problem z dzisiejszych problemów, że stoper nie jest włączony, bo to jeszcze właśnie sobie ogarnąłem i nie ma absolutnie problemu, ale to, że cztery razy nagrywałem pierwszy odcinek, ja naprawdę, jeśli chodzi o początek tej gry, o pierwsze 30 minut, to ja bym mógł speedrun już robić. No, ale myślę, że idzie mi już zdecydowanie lepiej. No proszę bardzo, dwa mieszkania już całkowicie, tak jak mówiłem, pod moją kontrolą. Cukierki mi są potrzebne, więc sobie zajumam. Dwa mieszkania pod moją kontrolą. Kupiłem już ten. Kupiłem już aspirynę, bo będzie później potrzebna. Kupiłem czekoladę, bo będzie później potrzebna. I właśnie zajumałem cukierka, bo jest potrzebny na już. I tyle. Chyba tak mi się wydaje. Gdzie jest moja żona, bo muszę jej dać cukierka. Tu jest moja żona. Znaczy nie jej, tylko córce dokładniej, ale... słodycze. Proszę bardzo. Dialogi przewijam, bo w zasadzie wszystko wiem. Dobra, mogę kupić teraz dwie kamery i kupię, bo czemu nie? I jeszcze raz wejdziemy sobie do tego mieszkania, bo chcę sobie ogarnąć doktorka. Przyszedł handlarz, no dobra, jestem ciekaw, czy udało się sprzedać konserwy, czy kogoś zatruł, czy coś złego się wydarzyło. Dobra, tu sobie pykniemy, zrobię taki dings, jak zrobiłem... Nie pykniemy sobie! Dzień dobry panu! Dzień dobry, przedstaw się! Alojzy Szpag, oczywiście, że o panu słyszałem. Jasne, kto by o panu nie słyszał. Zapytaj, co słychać. No dobra, fajnie, cudownie, fantastycznie. Pierdu, pierdu. O, whisky, dobra, dzięki, też się później przyda. Sprzedam je twojej przyszłej kochance, znaczy dam.
No i co tam z tymi? Moje uszanowanie. Odbierz pieniądze za konserwy. Przyszedłem po pieniądze, 4000, tak się mówi. To pańskie konserwy kiepsko się sprzedają, nie ma na nie chętnych, w ogóle nic nie zarobiłem. Tu ma pan kopertę, w środku jest prawie połowa umówionej sumy. Niech się pan cieszy, że jest chociaż tyle. Dobra, no to mamy coś innego tym razem. Czy masz coś ciekawego? Raczej nie. Aha, i zostawiłem sobie gumową kaczuszkę, którą znalazłem u siebie w mieszkaniu, bo wiem, że później będzie dyrektywa na gumową kaczuszkę i jestem ciekaw, czy jestem w stanie się na niej jakoś mocno wzbogacić. Dobra, a czemu ja widzę, co tu się dzieje? Aha, fajnie, to sobie widziałem, co się dzieje. Dobra, panie Bosman, co on na to? No, jest mniej niż się umawialiśmy, bo chuj nie konserwy. No, ale zobaczymy, może mnie strzeli mi w głowę. Taką mam delikatną nadzieję, że tak będzie. Kurde, tu nie wiem, co z tym mieszkaniem zrobić, jak tu kamery porozmieszczać, bo tutaj widzicie sobie, fajnie już ogarnąłem. W każdym, oprócz tego pomieszczenia, w każdym jest jedna szerokokątna i jedna ta pośrodku. I idealnie mam chyba całe mieszkania poogarniane. Tutaj są tylko dwie szerokokątne, bo to jest jednak duży pokój. Podobnie chcę zrobić tutaj, tu będą chyba dwie też szerokie potrzebne. Tu jedna szeroka, jedna wąska, a tu nie mam pojęcia, co zrobić. Z tym mieszkaniem. Gdzie są moje pieniądze? Chcesz mnie robić w konia? Już ja ci to z głowy wybiję. Przyniosłem kopertę z pieniędzmi. 1500, domawialiśmy się na dwa razy więcej. Jakżeś mnie słuchał? Może nie potrafisz liczyć? Handlarz mnie wyrolował. Co jeszcze? Ja dam ci skrzynię pełną konserw, a ty mi dasz pieniądze. Okej. Okay. Poślij go do diabła, wiemy, jak to się skończy. Zamieć sprawę pod dywan nie mogę, no zostaje mi tylko mu zapłacić resztę. Szkoda, że wydałem przed chwilą wszystko na kamery. Kurwa. Zaproponuj interes? Znajdę sposób, by zwrócić pieniądze. Jak mi się uda, to wrócimy do tej rozmowy. W porządku, im więcej, tym lepiej. Dobra, czyli kupiłem trochę czasu. Znajdź sposób na zdobycie pieniędzy dla niedodupnego, zanim wyjedzie. Ale w jaki sposób? No nie mówcie, że teraz muszę mu ten... trzy koła. A ty palisz? Też nie wiedziałem, też bym cię sprofilował. Nie mówcie, że teraz muszę mu trzy koła zapłacić. Rekompensuję straty, znajdę sposób, by zwrócić pieniądze. Jak mi się uda, to wrócimy. W porządku, im więcej, tym lepiej. Tylko pamiętaj, że niedługo wypływam. Aha! Aha, w ten sposób. Dobra, no czyli mam... Czyli to nie jest to, że muszę zarobić 3000, tylko muszę wymyślić inny biznes. Co mi się tutaj przycięło na chwilę. Ale jakby co, to ja wiem, że chłop ma napój gazowany w środku. W swoim mieszkaniu, więc jak mi tu będzie za dużo kręcił, to go po prostu wyjazd. Zapytaj, co się stało. Marta jest chora, dobra, mam aspirynę, kupiłem już wcześniej. Dobrze. Synalek coś chce. Tak, tato, co się stało? Porozmawiać. Poznałem dziewczynę. Aha, dobra, tu ten, hajsy dla dziewczyny, 550. Daj pieniądze. No, aż jeszcze na kwiaty. Stać nas trochę. Dobra, jak tu teraz biznes dalej rozkręcić? No nie wiem, z Shimmerem? Shimmera trzeba eksmitować. O, gra na pianinku, proszę bardzo, kolejna rzecz. Ja chyba do niego wejdę i po prostu go ten... wywalę za Coca-Colę, bo wiem, że ma. Chociaż przydałoby się znaleźć coś jeszcze, żebym go trochę poszantażował, a potem go wywalił za kolę. Na przykład. Dobra, no nie wiem, z kim mogę o jakimś biznesie pogadać. Zobaczmy, czy coś tu jest. Nie, zakończ rozmowę, nie pogadamy. Rosaranek. Dzień dobry, zakończ rozmowę, nie pogadamy. No z żoną nie pogadam. Dobra, z tym spróbuję. Z Shimmerem, chociaż nie wiem, czy to mi nie odpali już po prostu dalej questa. Dobra, zapytaj, czego potrzebuję. Otrzymał pan polecenie, żeby mnie szpiegować. Zagroź mu eksmisją. No i grałeś się, burżuazyjna świnio. Dostałem polecenie pozbycia się ciebie z tego budynku. Jeden fałszywy ruch, wylądujesz na ulicy. Zbieraj manatki, opuść dom po dobroci. Chcecie mnie eksmitować? Macie takie prawo, ale nie możecie wyrzucić mnie bez powodu. Podobno mnie pan szpieguje, czy to prawda? Tak. Jestem na skraju wytrzymałości, jeśli nie przestanie mi pan grozić, to przysięgam, zastrzelę pana, okej. Zakończę rozmowę. Stał pan na krawędzi przepaści. No, wierzę, że on był w stanie mnie zastrzelić, więc... To... Raczej o biznesie nie pogadamy, co? Tak mi się wydaje.
Dobra, kolego, ja już idę na ciebie tutaj jedną rzecz sobie załatwić. Na Coca-Colę, bo wiem, że masz, tylko nie pamiętam gdzie. Więc będę musiał cię przeszukać tutaj raz jeszcze. Nie, winyl będzie też potrzebny później. No właśnie za jedną rzecz chciałbym go ten zaszantażować, a za jedną chciałbym go zwinąć. Mam 60 godzin, może wejdzie jakaś dyrektywa. Proszę bardzo, zakazany przedmiot. Mam cię. Już masz przejebane, kolego, za tutaj jakieś machlojki. Czego pan potrzebuje? Zapytaj o żonę. No nie, to się raczej już nic więcej nie dowiem. A ja mam ten. Nie, oddałem mu chyba ten hajs. No dobra, trudno. Pan doktor coś tam potrzebuje. Aha, bo on będzie chciał kochanicę swoją ogarnąć. Oj, tu już chyba nam się zaczynają problemy naszej córki. Coś tak kojarzę, że po aspirynie nie przeszło. Chyba, że rachunki jeszcze. Też tam. Samotność Alojzego. Wiadomo. Lecimy. Po anonse towarzyskie. Zaraz jeszcze z żoną zagadam. Dobra, to już wszystko wiem. Cyk. Ciśniemy zadzwonić. Wybierz numer. Dobra, ona odzwoni później. I tak, żono, co tam jest? Co się stało? Znajdź lekarza. No właśnie, kurde, i to już. To już tak szybko, ja mam tylko 6 tysięcy. To się może znowu nie udać. Dzień dobry, choroba Marty. Dobra, on na razie tylko ją tam ogarnie. A wyniki będą później. O co chodzi? Awaria telewizora. I już się za to zabieramy. Cyk. Napraw. Aha, już idzie, dobra. Nie zauważyłem. Dobra, on ją tam bada. No i zaraz przyjdzie przykra wiadomość, niestety. Dobra, co my tu mamy? Coś jeszcze? Zadzwoń, nie pożałujesz. Premiera spektaklu. Dobra, to tych rzeczy już tam czytać nie muszę. Dobra, pan doktor chyba idzie do pracy, więc dam radę mu tutaj zamontować co nieco. W mieszkaniu. Kurde, teraz telefon, później odbiorę. Idzie do pracy? Idzie do pracy, dobra. A, zresztą może zdążę odebrać później telefon. Dobra, i tu damy też ten szeroki. Mam jeszcze jakieś kamery? Dobra, to na razie tak i lecimy odebrać. Później tu przyjdę jeszcze. No i tu chcę wąską i tu chyba też tę wąską. Powinno być ok. Tak myślę. Odbierz telefon. Prywatna rozmowa, truskawki ze śmietaną. Dobra, to Bosmana jeszcze sobie ogarniemy, tylko nie wiem, czy Bosman jest, czy go nie ma. Nie zwróciłem uwagi, czy wchodzi, wychodzi. Właśnie przyjechał, no to dupa. Chyba, że idzie zapalić. Palił będzie tutaj, więc no niestety raczej mnie przyłapie. Dobra, to u doktorka sobie ogarniemy resztę. Jeśli chodzi o kamery. Cyk jedna i tutaj cyk druga. Mam nadzieję, że trzecia nie będzie potrzebna. Dobrze, nie, powinno być ok. No najlepiej będzie jak wyjdę. No, tu mam prawie całe pomieszczenie. Tu też, więc spoko. No to został mi tylko ten i te dwa na górze, ale nimi się na razie nie będę zajmował. Póki nie będę miał wyraźnego. O właśnie, jeszcze skrzypiec mi do niej brakuje, żeby mieć pełny jej profil. Co tam, panie handlarze? W sumie nie mam z handlarzem do zagadania. Odkupienie winy, samotność Alojzego. Dobra, spokojnie. Dodamy sobie do profilu tego, że gra. Klaus Schimmer, lokal numer 1, mężczyzna, Schimmer, sprzedawca tytoniu. 125 i coś jeszcze do kogoś? Do Bosmana chyba miałem. A tego w ogóle nie mam. O, to niedobrze, z profilu lokatora. Szpak mieszka pod czwórką, mężczyzna jeszcze samotnie. Lekarz, jedziemy. Nie wiem, czy tu coś. Albo poczekam, świeżo mu zamontowałem. I są jeansy. Dobra, mamy grubego. Nie będzie mnie tu szantażował, tylko pewnie będzie w mieszkaniu.
na razie. Ale wiem, że też ma jeansy. Ej, nie ma go. Dobra, to wbijamy po jeansy. Szantaż i eksmisja. A tam żadnego odkupienia win nie będę robił. Jeszcze mnie nie pojebało. No, czyli załatwiliśmy go tak samo jak ostatnio. Dobra, gdzie ty miałeś te... Gdzie ty miałeś te jeansy, kolego? Bo wiem, że miałeś, zawsze masz. Idzie, 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 idzie. Dzień dobry. Dobra, ale spokojnie, jeszcze cię dorwę. Profil, nie, doktora nie, bo tak jak mówiłem, dopiero mu tam te zainstalowałem kamery. Tego bym sobie doprofilował, nie do dupnego. Dupny mieszka pod dwójką, mężczyzna, samotnie, bossman na barce, to sobie dorzucimy. I co ja chciałem zrobić? Aha, i za to mogę go zaszantażować do niedodupnego spod dwójki, dyrektywa numer 6044 z dnia 4 września. Nie, to jest nasz doktorek. Cyk. Daj mi pieniądze, a za dżinsy cię wsadzę. Będziesz mi jakieś odkupienia win tutaj wymyślał, frajerze. Dobra. Niech zapłaci i niech wyjdzie. Dobra, hajs już jest. Samotność Aloizego zaraz trzeba będzie zrobić. To poczekam, aż wyjdzie z mieszkania. Coś żona chce, a to za chwilę. Najpierw samotność Aloizego. Bo to mi wisi teraz cały czas to zadanie. O, dzień dobry. O, wyniki badania. No, mam 20 tysięcy. Znalazłem kogoś dla pana. Dziewczyna z anonsu. I ty chyba chcesz czekoladę teraz, nie? Rozmawiaj o czekoladzie. Dobra, ile mam na ten? 92 godziny. W życiu mi się nie uda. Znowu zresztą. Nie ma szans. Nie ma takiej opcji. Dobra, 1000 za milczenie. Nie wyrobię w życiu. Jak mogę ci pomóc? Nie wiem, co ty tam chciałaś. Aha, rachunki, no to jasne, że tak. Dobra, profilujemy. Profilujemy. No niech będzie ten doktorek, albo nie, może ktoś inny. Tę mam. Ciebie nie mam. Marek Ranek. Marek Ranek mieszka pod trójką. Mężczyzna mieszka z Rosą. Cholera jasna. I on jest pracownikiem archiwum. Dobra, i jedziemy. Wszystko o tobie. Profil, dobra, sporządzony. To jeszcze, no od ciebie muszę znaleźć jeansy. Do tej czekam, aż zacznie grać na skrzypcach, ale coś się chyba nie mogę doczekać. Czy ten już sobie poszedł? No muszę go... Poszedł, dobra, muszę go wsypać za jeansy i ogarnąć jego ten... ogarnąć jego pudło później. Nie zdążę z tymi... z tymi pieniędzmi znowu zresztą. Nie, gdzie on miał te dżinsy? Wiem, że miał. I winyla też ma. Dobra, tu są. Zakazany przedmiot. A, winyla, to ja mu mogę zajebać. I jak wejdzie dyrektywa na winyle, to go sprzedam. Taki jestem. Niesamowity. Ukradnij. Dobra, już lecimy od razu raport. Co by nam tutaj za mocno nie podskakiwał? Napisz raport. Niedodupny. Lokal numer 2. I znowu jest ta sama sytuacja. Chłop za bardzo podskakiwał. 6045 z dnia 5 września. Dżinsy. Wyślij. Dobra, mamy go. Synku, no, synek chce 15 tysięcy. Na studia. No, niestety raczej nie dostanie. No nawet nie wiem, czy mi się córkę uda znowu uratować, więc... Raczej nieciekawie się zapowiada to wszystko.
Shimmerów też muszę tam stamtąd wywalić. A po co ja zaglądam? Przecież widzę, że ich nie ma. Shimmerów muszę wywalić, tylko na razie chyba nic na nich nie mam. Ani winyli, ani nic z tym nie kojarzę, żeby coś mieli. Oni mają na pewno niebieski krawat. Wejdzie dyrektywa na niebieski krawat później. Więc za to będę mógł go eksmitować. No na razie chyba nie ma opcji, żeby coś tu było. O, farby. Wcześniej nie było. Książka. Kolejny rzecz. Kolejny... Kurwa mać. Co pan tu robi? Przeproś i wyjdź. Już mnie nie ma. Wcześniej nie było. Przeszukałem całe mieszkanie na 100% i nie było tych rzeczy. Co, zawinęli go już? Nie, czekają aż wróci. Jest! Dobra, brać go. dobra, no to jeszcze jeden run w takim razie trzeba zrobić po tym pomieszczeniu. Co tam, panie Aloizy? Zapytaj, co się stało. Klara, kobieta, tak, dobra, niech co mieszkuje. Dobrze, hajs. Dobra, tego tam pałować, bardzo dobrze. No, sprzedać ci nie mam co chyba. Winyl jeszcze nie jest zbyt dużo wart, ale spokojnie, będzie. Ja wiem, ja znam przyszłość. Jeansy 6300, no widzicie, jak wejdzie ten, dyrektywa na... a z tobą? Co ja tu mogę pogadać? Czego pan potrzebuje? Zaginione okulary. Aha, zgubiłem okulary, bez nich nie mogę pracować, niech mi pan pomoże. Zostawiłem je gdzieś albo zgubiłem, zwykłe okulary bez recepty na szkła. Nowych nie kupię. Dobra, bla bla bla. Jasne, jasne. Nie wiem skąd wziąć te okulary, bo ostatnio mi się nie udało. Czy to jest... Nie, gdzie są moje okulary, jest bezterminowe. No tylko oni się później wyprowadzają, też w sumie nie pamiętam czemu, ale jednak. Czy ja opędzlowałem pralki, bo nie pamiętam. Dobra, coś tam wpadło. Chyba tak. Chyba ze skarpetek. Jest, gra na skrzypcach, mogę ją profilować, dobrze. O, skarpetki. Czekaj pan! Zdążę... Zdążyłem, dobra. Dobra, teraz mogę ją... mogę... Ale to ją mogę wywalić. A nie jego. Ją mogę zaszantażować. Po co ja do niego pod... Aha, skarpetki sprzedać. Zawsze coś. Dobra, to tak. Shimmerową idziemy profilować. I... Tak myślę, czy ją zastraszyć. W sensie zaszantażować. Mylę te pojęcia, ale to nic. Dobra, tu możemy od razu walnąć remont. Jeszcze raz trzeba wejść do mieszkania doktorka, zobaczyć ten. Sprofilować Klarę. Dobra. Obywatelka Maria Shimmer pod jedynką, kobieta z Klausem, zawód nauczycielka literatury. Dobra, no tu trochę za nią wpadnie, więc spoko. 1000. Nieźle. Tak myślę, te książki, czy nie lepiej by było je ukraść i... Mamy tu kogoś? Nie mamy jeszcze, dobra. Czy ja się spóźniłem, kurwa, z przeszukaniem... pudła po... Tak, bo zrobiłem remont. Ale jestem, kurwa, głupi. Jezus Maria, to nie jest pierwsze podejście, więc mi wolno sobie wczytać grę i zrobić, załatwić sprawę zupełnie inaczej niż miała być załatwiona. Tym razem mają wszyscy przeżyć i gówno mnie to interesuje i wszyscy przeżyją. Tak wczytałem grę i nic wam do tego. No zapomniałem, no. Mogło się zdarzyć, a na szczęście tam daleko zapisu nie było, bo właśnie będą zawijać grubasa. Czy ja coś tam robiłem? Aha, tej jeszcze nie ma, a ta jeszcze nie gra na skrzypcach, ale już wiem o książkach. Dobra, okej. No i plan był taki, żeby książki zajumać i spróbować je sprzedać. Może wyjdzie lepiej. Pieniądze dla Patryka. Powinienem mu dać pieniądze. Sama nie wiem, Karol bardzo chce się uczyć, ale z drugiej strony ciągle mówi o swojej dziewczynie i wolności słowa. Może dzięki pracy w końcu wydoroślał, nam przydałoby się dodatkowe pieniądze. Ale to jego przyszłość. Może życie ułoży mu się lepiej niż nam. Dużo pieniędzy potrzebuje. Biedna Marta, znów źle się czuje. Rozumiem, jeszcze o tym pomyślę. No spoko, na razie to mnie nie stać na ten. Jak mogę ci pomóc? No, zakupy, dobra, masz.
Dobra, tego niech spałują. No, Alojzy jeszcze mnie nie poprosił o ten. Dobra, kogoś doprofilować, no z nią muszę poczekać. Tego. A, jego też mogę za książki. Dobra. Ale to jeszcze sobie poczekam, bo może znajdę coś więcej. Myślałem, że książki będą tylko do niej podpisane. Dobra, to jego mogę już wywalać. Chociaż nie, no mogę jego wywalić, ona i tak zostanie. O, to tak możemy to zrobić, w ten sposób. Dobra, ta już się wprowadza, bardzo fajnie. Dalej, pałować go, dawać mi jego rzeczy. Ja sobie jeszcze skarpetki pójdę sprzedać tylko. Moja uszanowanko. No, no. Sprzedaj. Dobra, poszedł i przeszukujemy. God damn it. Co my tu mamy? No, są okulary, to dobrze, będą potrzebne. Dużo fajnych rzeczy! Album z momentami. Bierzemy wszystko, dobra, fajnie. Ci tu są, dobra. Ta tu jest, ci tu są, więc raczej na razie nic nie zrobię. Na razie mogę sobie doprofilować Shimmera za farby. Bo mi tego brakuje. Wcześniej nie było, ja możecie mi wierzyć, że przeszukałem dosłownie wszystko i ani farb, ani tego, ani książek wcześniej nie było. Więc to jest nowość, która się pojawiła teraz. Dobra, i teraz możemy remontować, chociaż na razie to nie jest konieczne, więc damy sobie spokój, bo i tak nie ma kogo wprowadzać póki co. Dobra, to jeszcze raz się chcę przejść po ich mieszkaniu i jeszcze będę musiał wbić tutaj. Żeby sprofilować Klarę. 8000. No nie wiem, nie wiem. Co? Do wyrzucenia jeden krok? Aha, to jest to. No to nie, tego na pewno nie zrobię. To nie ma opcji. To jakby wyjebię go z tej uczelni jak nic. Nie ma innej opcji. A póki co, no to chyba tyle. Ja jestem ciekaw, czy jakbym kradł wszystko po prostu z ich mieszkań, to czy oni by się zorientowali. I czy miałbym problemy jakieś z tego powodu. Czy jest opcja, że mogę ich po prostu pookradać? Ej, dobra, bo Klary nie ma. Znaczy, no, to wbijamy, żeby ją tam sprofilować. Jeszcze dodatkowo, bo ona nigdzie nie wyjeżdża, więc no, z nią jest dodatkowy problem. O, doktorek wrócił. Oj, nie, 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 nie to chciałem. Chciałem stąd wybiec. Dobra, no to do Shimmerów w takim razie. Kurde, no. Taka okazja. No ale przespałem, dobra. Tracę czujność. Z powrotem, skupienie maksymalne. Dobra, to już wszystko wiadomo. Jak znajdę jeszcze coś tutaj obciążającego na nich. No to wiadomo, jeden szantaż. Jedno wywalenie. Na pewno, mówię, mają gdzieś, o właśnie, niebieski krawat, na który będzie dyrektywa później. Więc mógłbym książki zawinąć, spróbować je sprzedać, a Shimmera potem wywalić za krawat, tylko nie wiem, kiedy wejdzie dyrektywa o krawacie, żeby nie było za późno czasami i żeby mi się zadanko nie usrało. Więc chyba zostawię te książki i po prostu go za nie wywalę. Bo nie mam innego pomysłu. Dobra, doktorek wyszedł. Dobra, tu już nic więcej chyba nie mam. Nowego. Nie, ale jest aspiryna. Aspiryna jest dość droga. A moja córka umiera. Dobra, Klara chyba wraca do mieszkania, ale może nie. Nie, jeszcze tam gdzieś łazi. Dobra, to niech łazi. My wbijamy z powrotem. I może tym razem nie zostanie mi przeszkodzone. Tygielek do kawy. Fantastico. Hantle to już miałem. Dobra. Jedziemy dalej. Teraz chyba będzie wracać. Reprodukcje. Klaser to nie, to nie, to nie, to nie. Aha. Cyk,
Ja od razu z nią pogadamy. Witaj, przystojniako. Przystojniako. Dobra, coś tam pogadamy. Dowiedz się, czego chce. Whisky chciałaś, nie? Dobrze pamiętam. Alkohol. Daj. A daj mi wino może. Rum będzie mi potrzebny na pewno. Daj mi wino. Dobra, no i pykło. Dobra, kogo możemy profilować? Dobra, myślę, że doktorka. Możemy machnąć. Bo no, nikogo więcej. Aha, nie, dobra, póki pamiętam. Bo to jest teraz ważniejsze. Napisz raport na Chimera, bo tu sobie popchniemy trochę fabułę do przodu. Chociaż nie, bo jeszcze mam na to czas, nie? Ile mam jeszcze do zakapowania Chimera? Rozkaz ministerstwa 160 godzin, to spokojnie. Profil Aloizego. Aloizy mieszka pod czwórką. Mężczyzna z Klarą. Zawód lekarz. Dobra, już tam nie będę go szpiegował z kamer. Chyba nic więcej się tam nie dowiem. Prędzej o niej może coś jeszcze. Dobra, 875. Zawsze coś. Z Klarą jeszcze poczekamy. Gdzie są moje okulary? No teoretycznie mam chyba jakieś okulary. Czy to jest on? Tak, to jest on. Dobra, to sobie zapukamy do niego. Puk, puk. Nie uzbieram tego hajsu. Nie ma opcji. No, dawaj, gadaj z nim. Rozmawia o okularach i wiadomo, że to nie te. Dobra, ten mi się spłoszył. Dobra, ciebie mogłem, pamiętam, zapytać o okulary. Przepraszam, muszę już iść, nic nie wiemy. Może jego żony zapytam o okulary? Halo, żono. Żono Ranka. Nie, zakończę rozmowę, dobra. A bo ten może mi, może mi przepisze okulary, jakoś szybciej receptę załatwi albo coś, żeby nie musiał czekać. Też jest taka opcja. Typie. Leczenie Marty, daj pieniądze. No dobra, to niestety nic. Dobra, co ja chciałem zrobić? Mam dużo rzeczy do sprzedania. Moje uszanowanko. Dobra, aspiryna to... Z tym nie wiem, bym się wstrzymał na razie. Rum zostawiam, bo rum będzie potrzebny. Sól zostawiam, bo będzie dyrektywa na sól. Coca-Cola za tysiaczka, proszę bardzo. Okulary, ten winyl. Oj, czyżby na winyl już były dyrektywy? Tak, już są na winyle dyrektywy. Dobra, no to sprzedajemy. Album z monetami też, wyjazd. I dwa razy whisky, nieźle. Dobra, na sól czekamy z dyrektywą. 13 tysięcy, dobra, to się może dać. Nie, robimy ten, robimy raport na Chimera, bo chyba dostanę z tego jakiś hajs. Ach, no hajs jest potrzebny. Dobra, Klaus Schimmer, mieszkanie numer 1, złamał dyrektywę numer 41 z dnia 2 września. Do widzenia. Nie ma pana. Jeszcze go tam, ich tam będą przeszukiwać, ale spoko. Dobra, jeśli chodzi o profile, jej nie mam, bo czekam, aż będzie grać na skrzypcach. Ta już jest, ten już jest, doktorek jest, Klary jeszcze nie ma, bo nie wiem o niej wszystkiego, ten jest, ale zaraz go nie będzie. Dobra. Dobra, tu czekamy tylko na skrzypce. Ten, co on tu robi z tym pistolero? Dobra, mamy picie winka przez Klarę, bardzo ładnie. Aresztowanko, no trudno było nie czytać. Do wyrzucenia ten krok. Dobra, zaraz go wyjebią. Jestem blisko tych 15 tysięcy, ale on przez to nie umrze. A chociaż no, potem będzie ten napad na bank i tak dalej. No nic, dobra, zobaczymy. Czego chce doktorek? Dzień dobry. Zapytaj, co się stało. Jestem na skraju rozpaczy. Śpiewa wszędzie i pełno. Dobra, mamy wyjebać. Okej. Okay. No zgódź się. Może coś tam znajdę na nią. Tylko niech wyjdzie z mieszkania. Bo muszę tam, muszę ją jeszcze sprofilować i ogarnąć jeszcze do końca. Dobra, to co? To my się będziemy powoli żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek się nagrał, bo jak nie, to będę bardzo zły. Nie.
No i tyle. No bo dobra, nie, to poczekamy sobie jeszcze, bo jestem ciekaw, czy zostanie pudło po Shimmerze. Bo teoretycznie jest eksmitowany, ale mieszkanie nie jest do remontu, więc tutaj trochę chyba na dwoje babka wróżyła, co? Jak to tam będzie? Czekamy też, aż Klara wyjdzie, żeby ją tam do końca sobie poprofilować. I będzie cudownie. Ta wychodzi, a to nie wychodzi. Już tam nic więcej mi nie będzie. Dobra, Klara też wyszła. Nie wiem, gdzie skończyłem. Jest jakaś nowa dyrektywa. Czy ja mogę to sobie podczas pauzy ogarniać? Mogę. Nowa dyrektywa na ryby. Dobra. Tu sobie ogarniemy. Dobra, na tym skończyłem. To lecimy dalej. W takim razie trzeba coś tam na nią znaleźć. Truskawkowe mydło. Produkowane gdzieś niedaleko, w sklepach kupić można tylko szare i przemysłowe. To pewnie będzie dość kosztowne. Tak myślę. Dobra, mamy coś tutaj jeszcze. Na razie nie. Nie pamiętam, mi się udało chyba wywalić. Nie! Nie udało mi się jej wywalić, ja z nią pogadałem. I ona mi powiedziała, że odejdzie, jak ogarnę jej tam broszkę. Tego szpaka, bo tam trochę zrypałem to zadanie. Dobra, 14 tysięcy, to możemy już profilować Klarę w takim razie, bo chyba tylko ona mi została do sprofilowania. No i jeszcze ta Shimmerowa, ale cały czas czekam, aż zacznie grać na skrzypcach. Sprofiluj lokatora Klara Żak, czwórka, kobieta, mieszka jeszcze z Aloyzem. Zawód nie pracuje. Cyk. 650. No i tylko właśnie ta Shimmerowa mi została, nie? Bo tych tu mam ładnie ogarniętych. Nic nowego też o nikim nie ma. No i czekam, aż Shimmerowa będzie... No i nie zostało nic po nim. Czekam, aż Shimmerowa będzie grać na skrzypcach. Może się uda. Dobra, mamy tu kogoś jeszcze? Ja, dobra, ja spróbuję z nią. Bo oni tam i tak nie mają nic chyba na dyrektywę, żeby ją wywalić. Spróbuję z nią pogadać. Eksmituj. 1000 punktów. Akurat mam. Dawaj. Paniusiu, jestem urzędnikiem państwowym, mogę załatwić twoją wyprowadzkę innymi, o wiele mniej przyjemnymi sposobami. W porządku, wyprowadzę się, obejdę się bez tego waszego najlepszego doktora na świecie. Jeszcze o mnie usłyszycie, zapewne. Dobra. Mam reputację, w miarę się okej, zdobywa, więc... Zakończę rozmowę. Aha, dobra, to jeszcze chyba musimy czekać, aż się wyniesie po prostu. 14 tysięcy z 35 godzin. Dobra, dzwonimy do ministerstwa, że Shimmera wywaliłem. Wybierz numer, zadanie. 3000. Dobrze, 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 dobrze. Jesteśmy blisko. Niech no jeszcze handlarz przyjdzie, bo mam parę rzeczy. Propaganda. Co mamy zrobić? Powieść na korytarzach plakaty. Dobra. Tu mogę powiesić chyba. Tu często ludzie przebywają. Nie wiem, na ile to tam będzie potrzebne. Zaraz chyba będzie też wybuch i strajk, nie? Bo ja coś kojarzę właśnie. Że coś będzie. No, już jadą tam te wozy policyjne. Tu na wejściu jeszcze zawiesimy. Nie wiem, czy to ma znaczenie, gdzie ja te plakaty popowieszam. Co to za pudło? Ja bardzo chętnie. Puste pudło. O, ciekawe. Aha, to po tym jeszcze zostało. Dobra. No, trochę jebło. No to powiesimy jeszcze następny plakat. Albo tutaj na zejściu. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, gdzie one są... Nieważne. Dobra, cyk. Tysiączek wpadł kolejny. Kogo my tu mamy? Ja bym chciał z doktorem pogadać. Dzień dobry. Daj pieniądze, rozmawiaj o życiu osobistym. Odeszła. Okropna kobieta.
Jestem skończonym nieudacznikiem. Nie wiedzie mi się w miłości, ani kobiety łamały mi serce. Skąd właśnie dlatego zostałem kardiochirurgiem, leczę, tylko to mi pozostało. Co zamierza pan teraz zrobić? Niech się pan nie przejmuje. Widział pan już zakochanego szpaka, teraz zobaczy pan szpaka ze złamanym sercem. Wplątałem w tragiczną historię, więc teraz chciałbym to panu wynagrodzić. Niech pan weźmie te bilety na wycieczkę statkiem. Aha, dobra. Pacjenci mnie potrzebują, ale chyba się nie wyprowadzasz, co? Bo ja ci muszę dać hajs na leczenie córki. Zdenerwuję się. Połączenie alarmowe. Ministerstwo. Dobra, tak, ponaprawiam. Spoko, nie ma problemu. Nie, no chyba się nie... Tak, wczytałem grę po raz kolejny i co z tego? No naprawdę chcę, żeby ona przeżyła, no zrozumcie mnie. To już nie jest pierwsze podejście. Pierwsze podejście było na czysto, bez żadnego przygotowania. Bez wczytywania, bez niczego. A teraz ja już chcę, żeby było jak najlepiej. Więc nie marudźcie. Nie gadaj z doktorkiem, nie gadaj z doktorkiem. Ja chcę pogadać z... Z Shimmerową chcę pogadać, żeby mieć wykrzyknik. Dzień dobry, rozmawiał o aresztowaniu męża. Nie rozumiem, co się stało. Aresztowali, bla bla bla. Pociesz ją. Straty taty, czas leczy rany. Lalalala, pierdu pierdu. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wróć! Dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Ale już jestem podekscytowany tym, że wczytałem grę i moja córka przeżyje. Dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.